miliarda złotych. To są te instalacje, które dzisiaj obserwowaliśmy, ale to także most kolejowy imponujący w Wembrzycach, niedaleko stąd na Skawie. To jest oczywiście to, co pokazywali dzisiaj gospodarze, a więc oprócz zapory i gigantycznego terenu na zbiornik, to także produkcja pstrąga, 15 ton rocznie w przyszłości, elektrownia, planowana była na większą taką wydajność, ale stanęło na, zdaje się, 2,5 MW, czy jeśli się dobrze pamiętam, ponad 4, dziękuję wójtowi, ponad 4 MW i także dość szybko powinno się wrócić. Pierwszy pomysł, żeby tu powstała zapora i zbiornik, to czasy sprzed II wojny światowej, z początku naszej niepodległości, w 1919 roku. Budowę rozpoczęto w 1986 i wtedy wydawało się niektórym, że w ciągu 10 lat ta budowa zostanie zakończona, a później to się niemiłosiernie wlokło, brakowało albo pieniędzy, albo decyzji. Kilka lat temu podjąłem decyzję, która przede wszystkim przecinała nieustanne spory kompetencyjne między różnymi instytucjami, które są odpowiedzialne i za środowisko. Tu brakowało m.in. dokumentacji dotyczącej takiej kompletnej, tak zwanej środowiskowej, i oczywiście jak zawsze pieniędzy. Powodzie były też powodem, dla którego już nikt nie mógł mieć wątpliwości, że ten zbiornik, te wszystkie instalacje mu towarzyszące są absolutnie niezbędne. Chcę powiedzieć, że chociaż ostateczne zalanie tego zbiornika to wiosna, późna wiosna roku 2015, ale ten zbiornik już zdążył uratować Kraków. W czasie drugiej fali powodziowej w 2010 roku fala powodziowa, która mogła dojść do Krakowa, została obniżona o 0,5 metra. Nie muszę tym, którzy pamiętają tamten czas, byli wtedy w Krakowie, nie muszę nikomu mówić, co to mogło oznaczać, jaką katastrofę mogło to oznaczać. To także bezpieczeństwo dla Wadowic. Być może nawet, jak wojewoda Miller sądzi, nawet Sandomierz może w sytuacjach krytycznych odczuć ulgę z tytułu tego zbiornika, jednego z największych w Polsce, największego w Małopolsce. To jest element większej całości. Jak Państwo już pewnie wiecie, dzisiaj rano byłem także w tej podlaskiej części Mazowsza i tam jutro zostanie dany do użytku taki niewielki stosunkowo zbiornik retencyjny. Z 20, które są właśnie zakończone lub budowa jest bliska finału. Przyszłością są bowiem taki system kombinowany dla przyszłości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powodziowe w Polsce. To muszą być zarówno wielkie zbiorniki, bo wielkiej wody, szczególnie tutaj na terenie górskim, podgórskim, wielkiej wody, tereny zalesione, poldery czy małe zbiorniki nie zbiorą. Musimy dysponować tak wielkimi jak tutaj w Świnnej Porębie. Chociaż niektórzy mówią, że jezioro będzie się nazywało Jezioro Mucharskie, dobrze zapamiętałem. I te małe zbiorniki retencyjne potrzebne są w tej części bardziej nizinnej, ale bez nich oczywiście nie uzyskamy tego pełnego bezpieczeństwa. Do tego potrzebne są także inwestycje, takie mikroinwestycje dotyczące przepustów, mostów, kanalizacji, też szczególnie w terenach podgórskich i górskich, bo tutaj, jak Państwo wiecie, niestety często się zdarza, że co prawda nie ma mowy o powodzi, ale podtopienia bywają wyjątkowo dokuczliwe dla ludzi. Tu także, jak dobrze pamiętacie, mamy problem w tym terenie z tak zwanymi osuwiskami. To wymaga gigantycznych inwestycji. Cieszę się, że wspólnie podjęliśmy kilka lat temu decyzję, która umożliwia uruchomienie tych wielkich inwestycji, a w przypadku Świnnej Poręby jesteśmy już bliscy, bardzo bliscy finału. Chcę także podkreślić, że cały czas trwają inwestycje i to zaawansowanie jest od 30 do 60% w różnych miejscach w tych dwóch wielkich projektach, w sumie na 14 miliardów złotych. Mówię tutaj o Górnej Wiśle i programie Odra 2006. Te dwie wielkie rzeki no, nieraz przynoszą wielkie zagrożenia dla terenów, które są w zlewiskach tych rzek. Te 14 miliardów to inwestycje i we Wrocławiu, i w Nysie, i w Lewinie, i oczywiście tutaj w Małopolsce, ale także po drugiej stronie Polski, Żuławy między innymi.
to wszystko ma doprowadzić w perspektywie 2016, jeśli chodzi o Odrę, i 2030, jeśli chodzi o Wisłę, do możliwie pełnego bezpieczeństwa, jeśli o takim można mówić w przypadku klęsk żywiołowych, ale możliwie pełnego bezpieczeństwa dla wszystkich Polaków. Dzisiaj także w tym zaimprowizowanym namiocie spotkaliśmy się jako wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, ale na szczęście nie w związku z kryzysem. Co prawda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uprzedza, że za kilka dni będzie tu 35 stopni, więc też ciężko będzie wytrzymać, ale na szczęście to nie są katastrofy takie jak powodzie. I rozmawialiśmy na tym zaimprowizowanym sztabie o tym, jak bardzo zmieniła się praca także IMGW, jeśli chodzi o prognozowanie nie tylko pogody, ale także prognozowanie stanu wód. Dzisiaj dzięki naszym wspólnym decyzjom w czasie i tuż po powodzi roku 2010 te informacje są online. Każdy może właściwie zaczerpnąć informacje, jeśli chodzi o stan wód w dowolnym miejscu w Polsce, i to znakomicie ułatwia prognozowanie, a przede wszystkim podejmowanie krytycznych decyzji, takich jak decyzja na zbiornikach, czyli czy opróżniać, czy tworzyć rezerwę powodziową. To ma swoje oczywiście konsekwencje, wymaga też odwagi urzędników, ale przede wszystkim zbudowaliśmy narzędzia, które umożliwiają podejmowanie decyzji racjonalnych i odpowiedzialnych. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że widzę tę niekończącą się budowę. Takie, no, niestety często jeszcze w Polsce never ending story, jeśli chodzi o inwestycje, że jesteśmy już naprawdę bliscy finału i że Wadowice, Kraków, ta część Małopolski są dużo, dużo bezpieczniejsze. Mam także informację lokalną, przeznaczoną dla mieszkańców, a także lekarzy, pielęgniarek, pacjentów szpitala w Wadowicach, szpitala im. Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu z rezerwy, która pozostaje w mojej dyspozycji, 5 milionów złotych na dokończenie pewnych inwestycji, które de facto umożliwią kontynuowanie i dokończenie tych inwestycji. Myślę, że dla Wadowic, dla powiatu, dla starosty, bo to powiatowy szpital, ale wiem, że i pani burmistrzowa Filip, jak jest szczęśliwa z tego powodu, nie dziwię się, by to dla Wadowic rzecz rzeczywiście bardzo ważna. Cieszę się, że mogę tę dobrą wiadomość tutaj przy tej okazji do Wadowic przywieźć. Dziękuję bardzo. Czas na kilka pytań, bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Marta Gordziewicz, TVN24. Chciałam pana zapytać o to, czy pan już grał w grę, która ma przywrócić panu pamięć. Ja mam świetną pamięć. Czyli nie grał pan? Nie wiem, bo o co chodzi, bo tej gry... O grę, którą Jarosław Gowin umieścił na stronie zmieniapremiera.pl, to jest gra składająca się z 6 punktów, gdzie można przywrócić panu pamięć. 2 zdania w tym samym temacie, 2 zdania różne. No, widzę, że Jarosław Gowin się bardzo zaangażował w swoją kampanię i dobrze, bo to chodziło. Kampania powinna być prowadzona fair, ale musi być twarda. W końcu to jest poważna gra o przyszłość, w jakim sensie też przyszłość Polski, bo kto jest liderem Platformy, jakiś czas jeszcze przynajmniej będzie premierem polskiego rządu. Więc dobrze, że wszyscy się w to poważnie angażujemy. To są bezpośrednie wybory, ważne dla, nie tylko jak sądzę, dla tych 40 tysięcy członków Platformy. A to, że czasami ci, którzy konkurują, starają się używać metod takich ostrych narzędzi, czasami niesprawiedliwych, do tego się już możemy przyzwyczaić. No i właśnie o to chciałam zapytać, o te metody. Czy pan nie uważa, że to już trochę przekracza pewne granice? Pan w tym liście do członków Platformy również mówił o tym, że to, co w tej chwili robi Jarosław Gowin, jest po części, w zasadzie korzysta z demokracji w partii. Czy to, co się w tej chwili dzieje między panem a Jarosławem Gowinem, nie jest konsekwencją tych własnych przepisów, które macie w partii? Czy te reguły są otwarte i demokratyczne? Każdy ma prawo wystąpić w tym wyścigu opozycję szefa Platformy Obywatelskiej. Każdy też może postępować zgodnie z własnym wyobrażeniem, własnym sumieniem. Moim zadaniem jako człowieka, który czuje się odpowiedzialny za Platformę, jestem jednym z założycieli Platformy i jestem przekonany, że ona jest bardzo potrzebna Polsce. Szczególnie w takich miejscach, kiedy widzę, ile rzeczy udało się zrobić i ile rzeczy trzeba dokończyć. Więc wiem, jak wiele sensownych rzeczy możemy jeszcze zrobić i że to jest ważny punkt, dlatego mówię bardzo otwarcie. Każdy, kto chce Platformę rozbić czy rozłamać, powinien być nazwany po imieniu. I uważam, że dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia, dlatego tak otwarcie mówię, że mój konkurent sprawia coraz częściej wrażenie osoby, która myśli o własnym pomyśle politycznym i raczej jest, przypomina dzisiaj w swoich zachowaniach i działaniach twardą opozycję, a nie kogoś, kto czuje się odpowiedzialny za Platformę. To jest jego wybór, ma prawo tak
tak przekonywać członków Platformy, nie sądzę, aby przekonał. To jeszcze tylko jedno pytanie, panie premierze, czy to pewność, czy ma pan jakieś dowody na to, że Jarosław Gowin buduje odmienną, inną inicjatywę polityczną, skrajną, jak pan użył takiego sformułowania w liście, i czy, jeżeli pan wygra te wybory na przewodniczącego Platformy, to pan wyrzuci Jarosława Gowina z Platformy? Wszystko, co na tym etapie na temat pana Gowina miałem do powiedzenia, powiedziałem. Bardzo proszę, następne pytanie. Dzień dobry. Proszę sobie Szkoda TVP. Panie premierze, mam dwa pytania. Pierwsza rzecz dotyczy Świnnej Poręby. Jest kolejne przesunięcie, to jest 2015 rok. Mówi się przy tej okazji o oszczędnościach. Gdyby pan premier zechciał powiedzieć, na czym to przesunięcie w czasie i te ewentualne oszczędności mają polegać. I drugie pytanie a propos rolników, którzy strajkują, protestują w Grudziądzu przeciwko cenom zboża. Tutaj pytanie takie, tak, i oni mówią, że istnieje zmowa cenowa, i tutaj pytanie, czy rząd może jakoś wpłynąć na to i zbadać to. No, tutaj przy tej okazji też dzisiaj Jarosław Kaczyński zwołał konferencję prasową, na której obwinia rząd o całą tę sytuację. To akurat nie jest niespodzianka, że światowe ceny rzepaku, to według pana Kaczyńskiego jest na pewno też moja wina, ja się do tego już przyzwyczaiłem, więc proszę mi wierzyć, że jestem gotów znieść każdą odpowiedzialność za to, co się w kraju dzieje, nawet za ceny rzepaku. Problem z cenami rzepaku jest szerszy niż tylko nasz kraj. Wynika z faktu, że ceny rzepaku rok temu poszybowały bardzo wysoko i wielu rolników także w Polsce zdecydowało się na produkcję rzepaku i będziemy mieli prawdopodobnie bardzo wyraźną przewagę podaży nad popytem, i to natychmiast wpływa na ceny. I cieszę się, że szczególnie Jarosław Kaczyński ma tak duże do mnie zaufanie, że sądzi, że jestem w stanie sterować także cenami rzepaku, ale tutaj przesada, jeśli chodzi o ceny moich możliwości. Natomiast minister rolnictwa, z którym jestem w kontakcie, będzie szukał jakichś sposobów, aby w sytuacji, gdyby ta kwestia nabrała bardzo krytycznych rozmiarów, żeby przygotował jakieś rozwiązania, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że rząd może interweniować zawsze wtedy, kiedy nagle jakiś produkt, czy to jest rolniczy, czy jakikolwiek inny, tanieje na świecie. Gdybyśmy mieli dopłacać do wszystkiego, co produkują Polacy, w zależności od ruchu cen w Polsce i na świecie, to żaden rząd na świecie by nie wytrzymał tego typu presji. Ale poprosiłem ministra rolnictwa, żeby zbadał i zobaczył, jakie są możliwości pomocy, gdyby się okazało, że to przekracza granice i nabiera jakichś bardzo dramatycznych wymiarów. Ale nie formułowałbym dzisiaj żadnej daleko idącej obietnicy. A i ta druga kwestia? A jeśli chodzi o Świnną Porębę, jest problem i to jest problem o charakterze technicznym i logistycznym, to jest kwestia torów kolejowych. Nie ulega wątpliwości, że żeby ten zbiornik uzyskał pełną, tę swoją pełną pojemność, no a źle byłoby, gdyby zainwestować ponad 2 miliardy złotych, a później korzystać tylko z tej pojemności 60 milionów metrów sześciennych, skoro można 120 milionów. Ale to wymaga przeniesienia torów kolejowych. Te inwestycje zostały podjęte, ale stąd także to przesunięcie w czasie, po to, żeby zbiornik w 100% mógł swoją rolę wypełnić. Rafał Krzyk z PAP-u. Panie premierze, chciałem zapytać o sprawę zabójstwa generała Papały i pytanie dotyczy tego, czy prokurator Syremet może stracić stanowisko po tym wyroku, który został ogłoszony. A drugie pytanie, czy w ogóle prokurator generalny w przyszłości powinien mieć większe uprawnienia dotyczące wpływu na podległych mu prokuratorów? Bardzo źle się dzieje, kiedy w takiej sprawie jak śmierć generała Papały i nieudolne śledztwo, nieudolne od pierwszych dni, kiedy tak tego typu sytuacje zamieniają się w takie polityczne szczucie i szukanie odpowiedzialnego. Trzeba znaleźć ludzi odpowiedzialnych, oni są dość czytelni, ci, którzy źle prowadzili to śledztwo. Przypominam, że to 10 lat, dobrze pamiętam? To 10 lat minęło od tamtego czasu. Dlatego na miejscu polityków byłbym bardzo powściągliwy w takim rzucaniu haseł czy oskarżeń, szczególnie pod adresem prokuratora generalnego, pana Syremeta, który został tym prokuratorem, kiedy wszystkie kluczowe fazy śledztwa dawno zostały zakończone. Mówisz przede wszystkim o zbieraniu śladów, przesłuchaniach, etc. I są zastrzeżenia do pracy prokuratury, one są zawarte w sprawozdaniu, które przygotował minister sprawiedliwości. Mówiłem o tym otwarcie, kiedy otwieraliśmy siedzibę prokuratury generalnej, że dzisiaj wymiar sprawiedliwości, w tym prokuratura, nie cieszą się najwyższą reputacją w oczach obywateli. I że zmiany są tutaj bezdyskusyjnie potrzebne.
podkreślałem również, że te zmiany nie mogą oznaczać przywrócenia politycznej kontroli nad prokuraturą. Źle by się stało, gdyby w Polsce znowu prokuratura, w tym prokuratura generalna, podlegała politykom i działała na życzenie polityków. Przeżywaliśmy krótki czas tego typu rządów z wyłącznie fatalnymi skutkami, także dla sprawiedliwości jako takiej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta niezależność prokuratury nie może być niezależnością od pracowitości, zdrowego rozsądku, determinacji czy wysokich standardów postępowania, więc trzeba znaleźć narzędzia, które będą egzekwowały tego typu zachowania u wszystkich prokuratorów i rozważamy wzmocnienie roli prokuratora generalnego po to, aby ta interwencja, ale wewnątrz prokuratury była skuteczniejsza niż do tej pory. Na pewno minister sprawiedliwości przedstawi w najbliższym czasie owoc kilkuletniej pracy, jakim będzie nowa ustawa o prokuraturze. Jestem w kontakcie z marszałkami ogólnymi, z prezydentem Rzeczpospolitej, tak aby ta ustawa, kiedy już zostanie przedstawiona na rządzie, była możliwie szybko procedowana. Tak jak wspomniałem, umówiony jestem na spotkanie z panem prokuratorem generalnym Ceremetem. Będę też oceniał także sprawozdanie i konsekwencje płynące. Panie premierze, Paweł Wawrowski, z pytaniem o Światowe Dni Młodzieży i wizytę związaną z tym papieża Franciszka. Czy w rządzie powstanie jakiś specjalny komitet związany z tym, wspierający inwestycje wokół Krakowa? Jakie to będą inwestycje potrzebne? Ile pieniędzy na nie trzeba będzie przeznaczyć? Rozmawialiśmy już o współpracy między samorządem i rządem w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Marszałek Marek Sowa jest tu dzisiaj z nami. Rozmawiałem z nim o tym przedwczoraj w Warszawie, o potrzebie utworzenia takiego specjalnego zespołu i wsparcia rządowego, bezdyskusyjnie. Natomiast nie przeceniałbym potrzeb twardych inwestycji. My i tak będziemy inwestowali w Małopolskę i w Kraków więcej niż średnio w inne regiony, także w związku z Olimpiadą Zimową, ponieważ Polska ma realną szansę uzyskać możliwość organizowania igrzysk olimpijskich. Tutaj wiele, szczególnie tych inwestycji o charakterze drogowym, no to Zakopianka jest jednym z kluczowych problemów. Decyzja dotycząca tunelu, najdłuższego tunelu drogowego w Polsce, jak wiecie, zapadła, mimo gigantycznych kosztów, jakie się z tym wiążą. I z całą pewnością będziemy szukali wspólnie z marszałkiem Sową i innymi samorządowcami, będziemy szukali takiej platformy, no może innego Sowa użyję. Takiego wspólnego komitetu, w którym rząd będzie także uczestniczył. Natomiast dzisiaj nie będę deklarował, biorąc pod uwagę fakt, że budżet roku 2013 jest budżetem bardzo szczytnym, nie będę deklarował zwiększenia, precyzyjnie zwiększenia środków na Kraków, ale z całą pewnością nie zostawimy Krakowa i Małopolski samych z tak wielkimi wyzwaniami, jakimi są Światowe Dni Młodzieży i ta ewentualna olimpiada. Panie premierze, konkret, czy będzie na przykład obwodnica Krakowa? Wydaje mi się, że bardzo precyzyjnie powiedziałem, że dzisiaj nie usłyszycie Państwo ode mnie żadnych precyzyjnych zobowiązań, jestem poważnym człowiekiem. Dzisiaj pracujemy nad budżetem oszczędnościowym, więc w roku 2013 nie mogę jednego dnia mówić tniemy, bo trzeba spiąć ten budżet, a drugiego dnia, dlatego że jestem w Małopolsce, będę mówił o tym, ile pieniędzy więcej wydamy. Wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku. Jedno jest pewne, że to, co będzie niezbędne, aby Światowe Dni Młodzieży odbyły się i żeby były bezpieczne i żebyśmy mogli być dumni jako Polacy z ich przeprowadzenia, to wszystko wspólnie z samorządami rząd zapewni. Dziękujemy bardzo za dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.